już druga edycja Jarmarku Wielkanocnego w Zgorzelcu. Druga udana. Mamy w tej chwili blisko 40 wystawców. Nowością są sery, które udało nam się ściągnąć spod Wrocławia. To są sery farmerskie, podpuszczkowe i dojrzewające. Naprawdę bardzo fajnej jakości. Jest mnóstwo pysznej wędliny domowej roboty. Tradycyjnie są z nami koła gospodyń wiejskich, które przyjechały po pokazie w Bożejowicach. To są koła gospodyń wiejskich z powiatu bolesławieckiego. Jest mnóstwo pięknej ceramiki, mnóstwo pięknego rękodzielnictwa, także mamy nadzieję. Udało nam się też zaprosić panie z Mysłakowic, które przyjechały z pięknymi tkaninami liniarskimi. Myślę, że to dobry, naprawdę taki dobry początek jarmarku, który w następnych latach powinien się pięknie rozwinąć. Kapela Pogranicze przyjechała tutaj w tym roku pierwszy raz. W tamtym roku nie byliśmy, ale byliśmy na zakupach. Bardzo nam się podobało. Klimat był przecudowny. Zresztą w tym roku chyba jest jeszcze piękniej. Wyroby są przepiękne. No, nie żałuje ten, kto nie przyjechał. Zrobiliśmy wyroby swoje. Mamy baranki, mamy ręcznie robione palmy. Wyroby są nasze. Jesteśmy tutaj na jarmarku po raz drugi. Jak co roku jest świetnie, dzieci są bardzo zaangażowane. Zbieramy tutaj pieniążki na wakacyjny wyjazd harcerzy. Jesteśmy z koła gospodyń z Jurkowa, gmina Warta Bolesławiecka i prezentujemy na stole wielkanocnym swojską kiełbasę, chleb, smalec ze skwareczkami, no i ciasto. Jesteśmy tutaj na tym jarmarku drugi raz, w zeszłym roku i w tym roku już drugi raz jesteśmy. Przyjechałem do Zgorzelca, żeby zaprezentować swoje sery, ponieważ jestem z zawodu serowarem. Zajmuję się tym od 5 lat i chciałbym odrobinę opowiedzieć o serach dojrzewających. Mają one ogromne właściwości prozdrowotne, ponieważ mnóstwo składników jest tam przerobionych przez bakterie i enzymy, dzięki czemu sery są dużo lepiej strawne, mają ogromną ilość wapnia i są dla nas po prostu bardzo korzystne. W tym roku na jarmarku wielkanocnym może każdy znaleźć coś dla siebie. Świetni rękodzielnicy, naprawdę przepiękne ozdoby świąteczne. Można kupić jako pamiątkę, ale też i do przyozdobienia swojego domu, stołu świątecznego. Są producenci żywności. Ja przed chwilą wróciłem ze stoiska ze serami. Sery genialne. Młody chłopak sam produkuje i naprawdę pierwszorzędna jakość wyrobów. I wypieki, i chleby, i wędliny też są doskonałej jakości. Też można przyjść z dziećmi, które zostaną odpowiednio zagospodarowane, bo są warsztaty, są zajęcia dla dzieciaczków i to jest bardzo fajne. Myślę, że ten nasz jarmark z roku na rok jest lepszy.